Jedną z najmłodszych tradycji jest strojenie chodniki. Pierwsze drzewka pojawiły się u nas. Właśnie we Francji, wielka wiodra, symbol boskiego drzewa, stawali się w centrum miasta przed ratuszem. A kiedy choinki pojawią się w domach? Trochę później, pod nadzorem strażnika, wycinęliśmy małe jodełki i wieszaliśmy je na suficie. Po pewnym czasie pojawił się zwyczaj stawania choinki na podłodze. A czemu zdabiano choinki? Pomazałem cukierkami pieniczkami, kolorowymi kokardkami i gwiazdkami. Świeczkami drewnianymi zabawkami. U nas w Ameryce miesza się girlandy zrobione z miniaturowych flag. A jakie znaczenie miała choinka? Zieleń drzewa symbolizuje nadzieję. Ozdoby oznaczały dary łaski Bożej. Łańcuchy przypominały węża kusiciela, a jabłka owoce grzechu.
a gwiazda na wierzchołku symbolizowała gwiazdę betlejemską. A jakie przedstawienie chyba teraz mogą zobaczyć? W okresie Bożego Narodzenia Polacy chodzą do kościołów obejrzeć ruchome szopki przedstawiające małego Jezusa w żłobku i trzech króli oddających mu hołd. Wystawiane są także jasełka pokazujące przybycie świętej rodziny do Betlejem. Teatry grają opowieść wigilijną Dickens. W Anglii w tym czasie też się chodzi do teatru, ale wystawiane są wtedy pantomimy o tematyce związanej z Bożym Narodzeniem, najczęściej po wciążeniu. Się figurki Maryi i Józefa z kościoła na 9 dni przed Bożym Narodzeniem codziennie przynosi się do innego domu, a 24 grudnia wracają do kościelnej szopki, do której dołącza się małego Jezusa. Co kraj, to obyczaj, ale na szczęście nie jesteśmy teraz w Australii, bo panuje tam teraz taki upał, że święta spędza się na plaży. Czy wiecie, że wcześniej, zanim pojawiły się choinki, dekorowano domy różnymi roślinami, na przykład kojący ostrzał był symbolem korony cierniowej Chrystusa. A ja miała przynosić szczęście i można się było pod nią bezkarnie całować. Skoro mowa o roślinach, to powiem, że w Szwecji rozrzucano kiedyś po całym domu słomę, aby odpędzić złe duchy. Noc wigilijną wszyscy spali nie w łóżkach, ale właśnie na tej słomie, bo nikomu nie mogło być wygodniej niż Jezusowi, który spał w żłobku. My tu gadu, a potrawy stygną. Zapraszam na polską wieczerzę. Mamy tu postne dania. Barsz z uszkami, smażonego karpia, pierogi z kapustą i grzybami, kluski z makiem i kompot z suszonych śliwek. Częstujcie się. A nie będzie lodów? U nas w Ameryce jemy na dziewiątego indyka, ciasto z nią, no i właśnie lody. My w Hiszpanii jemy zupę migdałową, gęś, a na deser chałubę. Na Węgrzech posi się tak jak w Polsce, jemy zupę rybną, rybę z frytkami i ciasto z makiem. W Włoszech też jemy rybą, ale na ogół to jest węgorz, potem indyk nadziewany kasztanami. W Szwecji jemy marinowane śledzie, ale podajemy także pieczoną szynkę z czerwoną kapustą, ryż na słodko i pierniczki. W Anglii też jemy pieczoną szynkę, ale także indyka z brukselką. Ale naszą specjalnością jest pudding, jakiego nie ma na całym świecie. O, przepraszam, u nas w Francji mamy to coś powtarzalnego. Kolacja wigilijna składa się z ostryk, gęsi, wątróbki, łososia, białej kiełbasy i sękacza. Sękacz to symbol sekretnego polana, które płonęło podczas wieczerzy na chomiku. O, widzę dorsza. U nas w Portugalii również jadamy dorsze z kapustą i opiekany chleb na słodko. A co w Niemczech? W Niemczech sałatkę śledziową, gęś z czerwoną kapustą, a na deser piernik na nodzie. A gdzie kartki świąteczne? Nikt do was nie napisał? Ależ tak, dostaliśmy ich wiele, ale nie stawiamy ich tak jak wy, Anglicy, na kominku. No cóż, to my je wymyśliliśmy i zapoczątkowaliśmy zwyczaj ich wysyłania. Pewnie dlatego przystrajamy im samo mieszkanie. Chyba już czas na prezenty. Zobaczmy, co przyniósł Mikołaj. Mikołaj? Dziwny. Pochodzę z takiego rejonu Niemiec, gdzie prezenty rozdaje sam Pan Jezus, ale jego rolę gra mała dziewczynka. A z Szwecji prezenty przynosi piaskowy człowieczek, który wygląda jak krasna z długą brodą. W Kanadzie w połowie listopada pojawia się Królestwo Mikołaja. Przez Montreal maszynuje wspaniała Mikołajowa parada, a w Austrii Mikołaj przychodzi w towarzystwie diabłów. Ale tylko Anglicy pamiętają, aby dla utrudzonego rozdawania prezentów Mikołaja zostawić pod choinką kawałek ciasta i kieliszek portu. Ale tylko nasz Mikołaj jest prawdziwy. Pochodzi przecież z Laponii, czyli z północy Półwyspu Skandynawskiego. A w Rosji prezenty przynosi dziadek Julius. Chociaż to właśnie święty Mikołaj jest patronem Rosji. Był on biskupem żyjącym w IV wieku. Jest patronem żeglarzy, dzieci i biednych panów na wydanie.
No cóż, pomimo tego, że w każdym kraju kto inny przynosi prezenty, chociaż jadamy inne potrawy i śpiewamy kolędy w różnych językach, to stanowimy przecież jedną wielką rodzinę. Dziękujemy za wspólną wieczerzę. Wybaczmy sobie nieporozumienia. Życzymy wzajemnej życzliwości, ciepła i wiele miłości. Dziękuję bardzo w klasie 4C. Duże, duże brawa dla naszych.